tekstowym. Plik tekstowy jest tworzony za pomocą tara. Po prostu listuje barman tarem, jakie są pliki, wypisuje do pliku i potem rozpakowuje na system. Tak w dużym uproszczeniu to działa, więc jest to bardzo proste. No i dzięki temu jest szybsze. No, prawda jest taka, że postawić coś takiego na środowisku produkcyjnym w momencie przyjemności narzędzi APTA, które przy okazji jednak jakoś trzymają te wszystkie pliki w systemie, albo choćby Portage z rzędu, to jednak Pacman jest śmiesznie prostym narzędziem przy tym. PKG. To właśnie służy do tworzenia paczek w Archu. No można to nazwać repozytorium portów, to jak trzymamy te skrypty do pakietów w systemie. Po prostu wystarczy ściągnąć ewentualnie PKG Vulta, tak to się nazywa, i z terminalu wykonać to polecenie. No po zależności od naszego sprzętu, po kilku minutach będzie gotowa paczka do zainstalowania. No i od kilku dni, jeszcze nie w stabilnych repozytoriach, Pacman dorobi się podpisywania pakietów. Nie wiem, czy ktoś tutaj czyta Reddita, przynajmniej te linuxowe kanały. Flamorów było dużo. Kilkanaście flamorów było na temat tego, że fajnie, że Arch jest jaki jest, ale podpisywania pakietów nie ma. Nie zdarzyła się żadna pomyłka do tej pory, żeby włamano się na repozytoria. Ale no, ten argument odpadł. Podpisywanie pakietów jest, działa strasznie opornie, bo niestety testuje. No ale nikt nie może zarzucić, że nie ma. Na chwilę obecną działa to tak, że ani nie ma nigdzie automatyczny, nie można automatycznie pobrać kluczy deweloperów. Są na stronie, ale trzeba je ręcznie przekleić, ewentualnie skryptem wyciąć. Skrypt trzeba oczywiście samemu napisać. Trzeba na te klucze ręcznie oznaczyć jako zaufane w programie i to wszystko wychodzi na to, że bardziej się opłaca nie aktualizować Pacmana niż aktualizować Pacmana. No, tak to na razie wygląda. Z punktu bezpieczeństwa te klucze deweloperów i zaufanych użytkowników nie są podpisane przez CA-Cert. No też praktycznie wystarczy podmienić kilka znaków na stronie, żeby włamać się de facto, żeby można było przepchnąć jakiś niepodpisany pakiet przez repozytoria, kiedy już ktoś się włamie na nie. Tak wygląda prosty PKG Vult. No to jest akurat z tego repozytorium społeczności. Jak widać, to jest kilka prostych zmiennych w Bashu swoją drogą. Opis, tutaj wersja, nazwa oczywiście. To oczywiście cudowny Office mi uciął resztę. Generalnie wygląda to tak, znaczy to, co niestety z niej zniknęło. Trzeba było jednak zaufać otwartemu oprogramowaniu i otworzyć. Może na następnym slajdzie. Wątpię. Nie ma. Dalej to wygląda tak, po source, którym jest link do źródeł programu. Jest oczywiście suma kontrolna, też tak w ten sam sposób trzymana w tym pliku. I następnie są dwie funkcje. Jest funkcja Vult i jest funkcja Package. No, funkcja Vult łatwo się domyślić, do czego służy. No, długo tego nie używano, chociaż Pacman miał to i MakePKG zaimplementowane. Chodzi o to, żeby to jakoś rozdzielić, żeby można było to wykonywać dość wygodnie jako użytkownik, a nie za każdym razem jako root. Generalnie to są tylko, zazwyczaj pierwsza linia to przejście do rozpakowanego kodu źródłowego, potem wykonanie konfigura, make, package jest make install. I to jest całość. Jest to bardzo proste i nie wiem, czy ktoś próbował przebrnąć przez pakietowanie w Debianie coś, co już nie było zbudowane. Przynajmniej jedna osoba na sali. Przynajmniej jedna osoba na sali, która właśnie wzruszyła ramionami. No dla mnie to był koszmar. A tu właśnie przynajmniej się tego no jest prosto to zbudować. Oczywiście może tutaj dla HRW też jest prosto budować pakiety w Debianie w duchu Ubuntu, no ale osoby niewtajemniczone wiedzą, jak to wygląda. Kilka słów o społeczności. No, społeczność rozwija się prężnie. Szczerze mówiąc, bardziej prężnie ta anglojęzyczna niż polska. Szukać pomocy na polskim kanale na Finlandzie. No to gratuluję. Nie wiem, siedzi może ponad 20 osób, może dwie będą chciały pomóc, jeżeli ma się problem. A jest mi, potrafiło pomóc?
wszystkie potrafią pomóc. To są ludzie długo związani z projektem. Nie chcę się. Swoją drogą taka ciekawostka. Michał twierdzi, że nigdy nie wszedł na kanał Arch Linuxa. Któregoś razu z czystej ciekawości przeglądałem listę panów. No i Michał Banama. A na kanał nie wszedł. Mój nick. Mój nick. No ale za coś musiałeś go dostać. Nie wiem, czy komuś postawiłeś na jeszcze nie zarejestrowany. No chyba, że. Ale to daje pewien pogląd na temat polskiej społeczności, przynajmniej na listu. No, anglojęzyczna jest może tak, inaczej. Mniej ustosunkowana do użytkownika z problemem. Faktycznie pomagają na tym anglojęzycznym kanale. No, pomagają dość długo, dopornie, aż w końcu rozwiążą ten problem, ewentualnie każą złożyć temat na forum. No, fakt, na listu siedzi dużo osób na kanale aż linuxowym, ale to jednak jest dość duża rozwiązanie stref czasowych. Europejczyków na kanale jest dosyć mało. No dosyć dużą klubą jest wiki Archa. Pierwsza klasa. Tworzona oczywiście przez społeczność. Ilość dokumentacji na tej wiki jest naprawdę duża. Od zainstalowania podstawowego systemu, po skonfigurowanie X-ów, zainstalowanie środowiska graficznego, czy pierdoły typu server DNS. Często szybciej jest znaleźć coś na wiki Archa, próbując się skonfigurować na innej dystrybucji, niż szukając na dokumentacji danej dystrybucji. No, jest także forum, tu oczywiście też polecam anglojęzyczne. Mam nadzieję, że nagrania nie przenikną do polskiej społeczności Archa, bo mnie zniszczują. Z forum jest taki problem, że raz na rok znika. Było sobie przez 4 lata forum, zapomniane. Domena gdzieś tam była u kogoś, na kogoś nawet zapisana. U kogoś był hosting, no i pewnego pięknego dnia to wszystko zniknęło. No to co? Potem przez 6 miesięcy wertowało się pół Polski, żeby znaleźć tą osobę, na którą jest domena. No to okej. Domena była, potem był hosting, ale okazało się, że osoba, która założyła to forum, może nie tyle postanowiła zniknąć, co jest na tyle obrażalska, że postanowiliśmy się jej pozbyć. Więc forum całkiem zaparowało znowu. Forum jest teraz na niezależnym hostingu, tak samo domena jest przepisana na osobę, która nas hostuje, ale tematów jest mało. Forum jest na jakimś dzikim skrypcie w Pythonie, nie wiem, kto na to wpadł. Jeżeli ktoś jest naprawdę rozwijany ten skrypt, to podziwiam użytkowników, którzy naprawdę stawiają na tym forum. Więc no nie polecam. Są jeszcze listy dyskusyjne. Tam generalnie jest bardziej fachowa pomoc. Tych list jest kilka. Część dotyczy rozwijania samej dystrybucji. No, część jest taka typowo na problemy poświęcona. No, można tam otrzymać pomoc. Pewnie w takim samym trybie jak na anglojęzycznym forum. Ale na listach dyskusyjnych skupię się więcej osób zaangażowanych w projekt. Na forum po, nie wiem, 24 godzinach jest około 600, ponad 600 postów do przeczytania. No, na liście dyskusyjnych z tego o wiele mniej. Tam trafiają tylko jakieś albo takie naprawdę większe problemy, albo ktoś, kto nie zamierza czekać, aż łaskawie zostaje jego problem wyłowiony na forum. No, kilka statystyk. No, nie śledzimy użytkowników oczywiście. Jest pakiet, który pozwala wysłanie tak jakby ankiety na podstawie zainstalowanego systemu, więc to się oczywiście też rozjechało. Kocham Office'a. No, podział użytkowników z tych 70 tysięcy na kraje. No, aż został założony, znaczy założyciel pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. No, zostało tak jak jest teraz, zmienił się lider projektu, ale też jest ze Stanów Zjednoczonych i może dlatego też jest duża część tych 70 tysięcy to użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych. Potem są Niemcy, Rosja. No, Polska dosyć wysoko stoi, no, ale o tym trzeba wiedzieć ciągle, że to tylko te 70 tysięcy. I jak to się ma, nie można tego nazwać reprezentatywną grupą osób, bo to są te osoby, które chcą zainstalować pakiet i wysłać dane ze swojego komputera na serwer. I to nawet nie jest oficjalny projekt Archa, tylko niemieckiej społeczności. Co tu jeszcze? No, architektura, tak jak mówiłem wcześniej, 63% użytkowników z tych 70 tysięcy używa 64-bitowego procesora. 30-bitowego zaledwie 37%. Jest to dość duża rozbieżność, biorąc pod uwagę podobną niską popularność 64 bitów. Środowisko graficzne, no i jest oczywiście tutaj pewna rozbieżność, bo dużo osób korzysta z dwóch naraz na zainstalowane. Skrypt po prostu korzysta z tych pakietów, sprawdza jakie są pakiety i wysyła
te ramy, jakie pakiet zainstalowaliśmy. No KDE jest dość zadbane po prostu w Archu, dużo osób wybiera Archa. Wydzieliła się też z Archa taka dystrybucja Chucka, o której później. No GNOME. GNOME pewnie będzie spadał, bo to jest GNOME trójka, nie jestem fanem. GNOME 2 nie ma w repozytorach. Taka jest, no jakby nie patrzeć, polityka aktualizowania pakietów w repozytoriach i GNOME 2 zniknął w momencie wydania GNOME 3. GNOME 2 nie uświadczymy, są jakieś tam projekty, można też zainstalować stare pakiety. No nie wiadomo, ile to będzie działać i prawda jest taka, że lepiej się przenieść na trzecie miejsce, czyli XFCE, no, które jak widać też już ma dużą część użytkowników. No karta graficzna to tylko taka ciekawostka, że 60% używa karty graficznej NVMe. Może to się zmieni, bo Nvidia jednak ma do tej pory, znaczy do tej pory ciągle zamknięte sterowniki, które działają jak chcą. Często na nowym sprzęcie też często nie działają. No, krytyka. Jak już w trakcie mówiłem, parę niepotrzebnych komentarzy na temat Archa odnośnie tylko do użytkownika. Generalnie, przynajmniej deweloperów, nie mamy całej społeczności. Deweloperzy mają taki stosunek do użytkowników, że jeżeli coś nie działa, to jest twój problem, że tak było założone, że albo że jeżeli jest jakaś prośba o wprowadzenie jakiejś nowej funkcji, to jest twój problem, nie jest to potrzebne w programie, możesz napisać skrypt. No jest to trochę dziwna polityka, dość często to zraża użytkowników. No nie wiem, być może część użytkowników polskiego kanału Archinuxa było kiedyś deweloperami, kto wie, to by się nawet trzymało kupy. Sposób aktualizowania repozytoriów, tak jak mówiłem o GNOME. To testing trafia tylko problematyczne pakiety, które wymagają przebudowania innych lub no nie wiadomo jak to będzie działać z kompatybilnością wsteczną. Czyli tak naprawdę do tych pseudostabilnych repozytoriów trafiają pakiety najnowsze, nieprzetestowane. To, co autor programu oznaczy jako najnowsza stabilna wersja, trafia do repozytoriów. No, prowadzi to często do jakichś dziwnych błędów, albo często też system nie wstaje. No i to się już tyczy stabilności. Stabilność jest dość losowa. Od roku mam dostęp do instalacji Archa, co jest niejaką przyczynę ponoć. No, znajomemu niestety test aktualizacji, bez aktualizowania systemu. Przez 2 tygodnie używa systemu, no i potem system stwierdził, że zmarzać się nie będzie. Więc tak to wygląda stabilność z Archem, czyli wygląda nijak. Instalator też jest dość, no instalator się poprawił, ale instalator jest dość teoretycznie dużym problemem. To też jest skrypt w Bashu. No, teraz instalator jest naprawdę świetny, bo można dodać poszczególne pakiety, grupy pakietów, ale instalator lubi się gdzieś tam w połowie instalacji wysypać i trzeba zacząć od nowa i średnio to działa. No i dystrybucja oparta na Archlinuxie. Tutaj Chakra, to można taką gwiazdkę postawić przy nazwie. Chakra no, przez długi czas nie istniała. Istniało dodatkowe repozytorium dla Archa ze zmodyfikowanym KDE, podzielonym na moduły i tak dalej. No ale Chakra stwierdziła, że Arch jest niestabilny, prawdopodobnie słusznie, i się wydzieliła. No Chakra tam twierdzi, że będzie miała własny menedżer pakietów, twierdzi od 2 lat, pozdrawiamy. No ale się wydzieliło, no i deweloperzy zostali postawieni na nogi, bo nagle się okazało, że KDE domyślnie w repozytorium jest no, generalnie ciężko powiedzieć, żeby to dało się używać. No, teraz da się używać, ale Chakra jest o tyle ciekawym projektem, że używają przetestowanego oprogramowania. Używają, no, po prostu jest najnowszy KDE. Instalator jest naprawdę genialny, graficzny i niecałe 20 minut ma się sprawny system. System jest o tyle genialny, że... Znaczy o tyle genialny, że udało im się to wszystko spiąć z Pacmanem i ze skryptami startowymi w Archu. No i to wszystko działa. Kolejną dystrybucją jest Archbank. Archbank już się opiera na Archlinuxie. Archbank używa OpenBox. Jest to taki menedżer okien, bardzo minimalistyczny. Do tego używa panel.